Każdy z nas ma swoją ekipę. Grupę ludzi, z którymi czuje się dobrze i wspólnie spędza czas. A jeśli jej nie ma, to na pewno chce ją mieć. I to jest bardzo normalne, zwłaszcza u ludzi młodych. I ksiądz Bosko doskonale o tym wiedział. Dlatego zaprosił swoich chłopców do stworzenia takiej grupy, którą nazwał oratorium. Oratorium to dom, szkoła, podwórko i kościół. To grupa przyjaciół, dla których ważną sprawą jest wiara. Oratorium jest małym kościołem. Dzięki wspólnocie kościoła możemy zostać zbawieni, czyli świętymi. Nikt przecież na dłuższą metę nie jest samotną wyspą. Jaka jest siła kościoła, salezjańskiego oratorium, siła przyjaźni? Możemy to zobrazować za pomocą kartki. Kiedy człowiek działa sam w pojedynkę, jest jak taka pojedyncza kartka. Bardzo łatwo go zagiąć. Natomiast kiedy działamy w grupie, kiedy tworzymy wspólnotę, oratorium, kościół, to wtedy jesteśmy niezniszczalni. Życzę Wam tego, żebyście odnaleźli taką grupę, a jeśli już ją macie, to żebyście pielęgnowali te relacje. Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca Świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła katolickiego oraz kochali i czcili Ojca Świętego, okazując Mu pełne posłuszeństwo. Amen.